Ta inicjacja seksualna, zarówno dziewczynek, jak i chłopców, jest straszliwie często nieprzyjemna. Nieprzyjemna. Nie. No ale nikt nie ma dobrych wspomnień z pierwszego razu. A powinien mieć. I zaraz powiem dlaczego. Dlaczego ustawowo ludzie mają zagwarantowane prawo do dobrych wspomnień z pierwszego razu. Mamy Słucham. To w ustawie. Ustawa o planowaniu rodziny, przyjęta w 93 roku, mówi tak, uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków, i teraz kolejność jest ważna, państwa. Państwo bierze na siebie obowiązek, następnie społeczeństwa, czyli tutaj jest miejsce dla organizacji społecznych, które wycinamy, ograniczamy i niszczymy. I wreszcie obywatela. Nie ma wprawdzie obywatelki. I to też jest istotne, bo to jest rok 93. W każdym razie wracając do obowiązków, do podstawowych obowiązków państwa i społeczeństwa i obywatela, uznając prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa, środków umożliwiających korzystanie z tego prawa, stanowi co następuje. Co tutaj mamy? Tu mamy standardy WHO. Tu mamy zobowiązanie państwa do tego, żeby, jeżeli kodeks karny w artykule 200 mówi, kto współżyje z dzieckiem poniżej lat 15, popełnia przestępstwo, czyli ktoś, kto współżyje z dzieckiem, które skończyło 15 lat, nie popełnia przestępstwa. Co oznacza, że w tym momencie to dziecko ma być przygotowane do tego, żeby móc podejmować świadome, nieprzymuszone decyzje na temat tego, czy, kiedy, jak chcę wchodzić w relacje seksualne. To oznacza, że ja nie tylko mam wiedzieć, jak wygląda rozwój fizyczny, jakie są skutki współżycia seksualnego, nie tylko mam wiedzieć, jak mam się zabezpieczyć przed niechcianą ciążą, jak mam się zabezpieczyć przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ale jak czerpać przyjemność? Co to jest relacja z drugim człowiekiem, że wiąże się z przyjemnością, a nie z obowiązkiem i nie z przymusem. Natomiast ja również mam wiedzieć, kim ja jestem, na czym mi zależy. I w związku z tym mam umieć powiedzieć wyraźnie nie, kiedy nie chcę, nie i wiedzieć, że nie muszę dawać dowodów żadnych miłości czy przywiązania, ale też, że mogę powiedzieć tak i nie czuć się dziwką, jeśli mam na to ochotę. I teraz to, że każdego dnia to prawo jest łamane, to jest dowód ogromnej pogardy dla ludzi i to jest dowód na to, że państwo uprawiając swoją politykę, traktuje nas przedmiotowo. Czyli tak stworzone prawo nakłada obowiązki na państwo. Nakłada obowiązek na to, żeby w 15 roku życia człowiek był samodzielny, jeżeli chodzi o myślenie. Umiał myśleć krytycznie, był kreatywny, potrafił rozwiązywać problemy, bądź wiedział, gdzie z tymi problemami się udać, żeby je rozwiązać. Umiał się adaptować do sytuacji, był asertywny również i jednocześnie wiedział wszystko, co potrzeba na temat rozwoju biologicznego i nie miał kompleksów i nie miał problemów, poczucia winy, grzechu, jeżeli się pyta o sprawy, które dotyczą seksu i jeżeli chce podejmować odpowiedzialne decyzje na temat wchodzenia w relacje seksualne.